Gdy zabieramy się za tworzenie treści mobilnych, bardzo często jest tak, że słyszymy głosy: ale wiesz, czy ten telefon, czy użytkownik tego telefonu będzie musiał być stale połączony z internetem? To może być duże wyzwanie, nie każdy ma internet w telefonie. Tak naprawdę w obecnym świecie każdy smartfon, każdy wysokiej klasy telefon komórkowy w zasadzie jest połączony z internetem, jeżeli nie w sposób stały, to przynajmniej czasami z wykorzystaniem Wi-Fi. Dlatego mobile powinniśmy coraz częściej łączyć z online. Dlaczego? Jak pokazują badania, które przedstawione są na tym slajdzie, widzimy, że już w 2013 roku i na początku tego roku aż 5,5 miliona Polaków korzystało z internetu w swoim telefonie. To oznacza, że od 2010 roku do czasu wykonania tego badania, czyli do końca 2012 roku, nastąpił wzrost użytkowników internetu w telefonie aż o 600%. To przypomina troszkę sytuację z początku zeszłej dekady, kiedy w 2002-2003 roku internet w komputerze domowym był jeszcze, no może nie rzadkością, ale w wielu miejscach go nie było, komputery bardzo często pracowały online. Po 2003 roku nastąpił bardzo szybki, gwałtowny boom i dzisiaj ciężko wyobrazić sobie jakikolwiek komputer czy laptop niepodłączony do internetu. Z urządzeniami mobilnymi będzie tak samo. Dlatego warto już teraz zastanawiać się nad tym, w jaki sposób projektować i w jaki sposób wykorzystywać treści online, gdyż naprawdę już za chwilę nie będzie to żadna bariera dla naszych użytkowników. Gdyby twórcy popularnych aplikacji internetowych, chociażby takich jak Facebook, na początku swojej drogi zastanawiali się, czy wszyscy użytkownicy będą mieli łatwy dostęp do internetu, prawdopodobnie nigdy nic by nie stworzyli. Oni po prostu postawili na internet i stworzyli aplikacje, a użytkownicy do nich przyszli. Tego właśnie też Wam życzę. I jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym, jak tworzyć aplikacje mobilne, jak tworzyć szkoleniowe treści mobilne, zapraszam na stronę naszego projektu.